Wiecie, o co chodzi, niby taka prosta sprawa, jak to, czy ubrać t-shirt, czy koszulę. Jak składałam CV, to byłam naprawdę przekonana, że w takiej pracy trzeba codziennie chodzić w koszuli. Ja zastanawiałam się, czy trampki będą mile widziane. Albo czapkę z daszkiem. Albo jak zwracać się do szefa. Po imieniu, czy proszę pana? Jaki kto w ogóle ma imię? Albo gdzie siąść? I który kubek wybrać, żeby nie wziąć cudzego? A rozmowa kwalifikacyjna? Tak. Trochę się przejmowałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co mnie zapytają. Jak widzisz siebie za 5 lat? Wszędzie mówisz, że takie pytanie może się pojawić. Jak w ogóle można na to odpowiedzieć? Skąd mam wiedzieć, kim będę za 5 lat, skoro nawet nie wiem, co będę jadać je na obiad? Spokojnie, na to pytanie chyba nie ma dobrej odpowiedzi. Jeśli chodzi o czas, to największą wątpliwość miałam odnośnie pójścia do domu. A można trochę przed 17? Czasami uczelnia też wzywa. A wszyscy jeszcze pracują. A teraz? Wszystko jasne? Na pewno nie mam wątpliwości, że zaczęłam dobrze.